Marcinie. Cześć Sylwio. Chciałabym Ciebie zaprosić do rozmowy na temat wystąpień publicznych i tego, w jaki sposób prezentować swoje pomysły, poglądy. Mało chyba osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jak idziemy do szefa coś negocjować czy przedstawiać jakąś swoją koncepcję, to jest to rodzaj wystąpienia publicznego, jest to wystąpienie jeden do jednego. W zasadzie można było powiedzieć, że ciągle występujemy publicznie, no bo wystąpienie publiczne jest przed jakimś rodzajem publiczności, tak? Więc jeżeli na przykład jesteśmy na spotkaniu, jesteśmy na imprezie rodzinnej, chcemy gdzieś zabrać głos, to jest to jakiś rodzaj wystąpienia publicznego, chociaż rzeczywiście te wystąpienia publiczne nam się głównie kojarzą z takimi specjalnymi wydarzeniami, jak konferencje, jak jakieś szkolenia, wystąpienie w programie, tak jak teraz na przykład, prawda? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której jest jakiś taki specjalny rodzaj otoczenia, kontekstu, który powoduje, że nazywamy to rodzajem wystąpienia publicznego. Natomiast rzeczywiście jesteśmy na scenie, na przykład. Tak, jesteśmy na scenie. Natomiast rzeczywiście zgadza się, że te aspekty, o które warto zadbać, żeby dobrze występować publicznie, są adekwatne w ogóle do całej naszej rzeczywistości, jeżeli chcemy być na przykład bardziej przekonujący w rozmowie z szefem. Czyli pierwsza rzecz, moim zdaniem, to jest taka, żeby sobie uświadomić, to jest wystąpienie publiczne. I teraz tak, na wystąpienie publiczne składają się różne elementy. Mhm. Między innymi opanowanie tremy. Mhm. No, masz jakiś swój sposób na to? Na opanowanie tremy? Wiesz co, chyba głównie trening. Powiem ci, że ja tak z własnego doświadczenia, to jeżeli szkole na przykład czasami osoby z wystąpień publicznych, albo szkole na przykład trenerów z tego, jak się powinno prowadzić szkolenia, to bardzo często powtarzam, że nie ma nic lepszego niż po prostu próba generalna i ćwiczenie, no bo to jest taka rzecz, która w zasadzie jest najważniejsza. No i przygotowanie merytoryczne, prawda? No bo jeżeli ja wiem, co chcę powiedzieć, to jest połowa sukcesu, bo to, że ja jeszcze nie wiem, jak to powiedzieć, to jest druga rzecz, natomiast jeżeli wiem co, no to jeżeli nie jestem przygotowany merytorycznie, to trema jest czymś naturalnym. To stres mówi mi po prostu uważaj, bo możesz się przewrócić. Więc moim chyba takim najlepszym sposobem, który ja robię, to jest przygotowuję sobie takie wystąpienie. Czasami sobie je spisuję na kartce, ale nie wkuwam na pamięć, bo to też nie jest zbyt dobre, bo wtedy, kiedy wypadnie nam jakieś jedno słowo, to możemy się zatrzymać. Spisuję sobie takie wystąpienia na kartce, czytam je kilkukrotnie, później wybieram sobie główne punkty, które są takimi najważniejszymi punktami. Jeżeli to jest na przykład szkolenie, to czasami, czy webinar, to czasami sobie przerzucam te punkty w postaci jakichś zdjęć, ciekawych obrazów na prezentację, żeby ta prezentacja pomogła mi pamiętać o tym, no i ćwiczę, opowiadam sobie własnymi słowami, za każdym razem to jest troszeczkę coś innego, ale przez to jest to po prostu bardziej naturalne. I ćwicząc, można ćwiczyć do lustra, do psa, do kogokolwiek. Tak, no pies nam nie da feedbacku, lustro też nam różnie, prawda, bo widzimy siebie, ale możemy się nagrać, możemy też poprosić najbliższych, żeby nas zobaczyli, chociaż sam wiem z własnego doświadczenia, że czasami jest nam trudniej wystąpić przed bliskimi niż przed obcymi. Więc różnie ludzie mają, natomiast rzeczywiście zrobienie czegoś, co mamy ochotę zrobić przed publicznością, czyli na przykład wystąpienia jakiegoś na konferencji, najpierw przed osobami bliskimi, które nam powiedzą, wiesz, stań bardziej wąsko, albo wiesz, to było super, prawda, ten przykład, albo wiesz, ten przykład mnie nie przekonał, a tutaj w ogóle nie zrozumiałem, o co ci chodzi. No, być może jest trochę bolesne, prawda? I też może zwiększyć tremę, ale no lepiej, żeby nam to zwiększyło tremę teraz i jeszcze mamy czas, żeby to zmienić, niż później było zaskoczeniem podczas tego wielkiego dnia, kiedy mamy wystąpić. Poruszyłeś temat tego postawy, czyli mowa ciała jest szalenie ważnym elementem wystąpień każdych. Tak? Czy stoimy przed drugą osobą i w zależności od tego, czy, nie wiem, się prostujemy, czy się garbimy. Jak stoimy, to też wiele o nas mówi. Jest, wiesz co, to łatwo zapamiętać, bo są takie trzy W ważne podczas wystąpień, tak? Ten aspekt wizualny, wokalny i werbalny. Czyli możemy powiedzieć, że ważne jest to, jak wyglądamy i jak się zachowujemy, gdybyśmy wyłączyli dźwięk. Czyli wyłączyli dźwięk w telewizorze i zobaczyli, jak wygląda na przykład osoba, która występuje. No i możemy wyglądać bardziej lub mniej przekonująco, tak? Czyli jeżeli na przykład jesteśmy bardziej wyprostowani, czyli na przykład stoimy stabilnie na nogach, mniej się ruszamy, nie chodzimy tak dużo, ale na przykład gestykulujemy, tak?
to mamy zazwyczaj większą siłę przebicia. Gdy na przykład natomiast mamy postawę taką zamkniętą, prawda? Chociaż zwróć uwagę, ja też mam dzisiaj skrzyżowane nogi, to nie oznacza, że koniecznie muszę być zamknięty. Mogę mieć skrzyżowane ręce i to też może oznaczać, że jest mi po prostu zimno na przykład, prawda? Więc to też jest tak, że nie powinniśmy takiej tak bardzo przywiązywać też uwagi do tych gestów. Natomiast chodzi też o to, jak ludzie je czytają, że nieświadomie, gdy widzimy kogoś, kto ma zamkniętą postawę, tak zwane skrzyżowane ręce, jest większe prawdopodobieństwo, że może nas ocenić jako kogoś, kto po prostu się na przykład czegoś stresuje albo się przed czymś chroni. Więc ta postawa ciała, o której mówisz, czyli to, jak stoisz, jak gestykulujesz, ma ogromne znaczenie. No i mamy jeszcze te pozostałe 2W, czyli zarówno wokal, jak i to, co mówimy, czyli tą treść, prawda, werbalną, to jest komunikacja werbalna, to jest treść. I to jest, no to też jest niezwykle istotne, żebyśmy skupili na tym uwagę, bo nasz ton głosu, to jak mówimy, tak, to na przykład, że świetnie nam się słucha na przykład jakichś redaktorów w radio, prawda, którzy mają taki bardzo głos jak gorąca czekolada, tak, taki głęboki. Okazuje się, że badania pokazują, że na przykład osoby, które mają taki głos, automatycznie powodują, że mamy do nich większe zaufanie i dodajemy im punkty za inteligencję. Więc praca nad głosem, żeby on był rzeczywiście takim fajnym, naszym naturalnym głosem, jest tutaj bardzo ważną też częścią. Wydaje mi się, że ważną częścią jest w ogóle świadomość głosu. Kiedyś byłam na warsztatach u Krzysztofa Hilara, który prowadzi zajęcia z wystąpień publicznych. Mm-hmm. I on mówił, zwracał uwagę na to, żeby zmieniać tembr głosu, żeby nie zanudzić jednostajnym brzmieniem. I wymienia tam taki normalny głos, tak jak teraz na przykład rozmawiamy. Ale jeżeli chcemy skierować uwagę na siebie, żeby publiczność mocniej się nam zaczęła przypatrywać, to wtedy mówimy głosem kochanka, ściszamy odrobinę o pół tonu czy ton. Chyba że chcemy jeszcze bardziej pociągnąć publiczność i zdynamizować, wtedy podnosimy ten głos. Czyli tu mamy takie trzy podstawowe elementy, jeżeli chodzi o taką modulację, i to tego może się każdy nauczyć i nawet prywatnie sobie w domu wyćwiczyć, nie trzeba chodzić na jakieś szkolenia. To dokładnie jest jedna rzecz, tak? Dokładnie. To znaczy, wiesz, no mówisz o bardzo ważnej rzeczy, bo to jest tak, że ten głos ma ogromne znaczenie, on wzbudza nasze zainteresowanie. I to nie tylko jest to, jak nim modulujemy, ale też kwestia pauzy. Zwróć uwagę, że jak teraz zrobiłem troszeczkę dłuższą pauzę, to automatycznie to skupia uwagę, tak? Kwestia zadawania pytań, prawda? Kiedy uczymy się tego nawet w szkole, gdy nauczyciel zadawał pytanie, prawda, to wszyscy zastanawiali się, o Boże, co to było za pytanie, nie usłyszałem, żeby tylko mnie nie zapytał i tak dalej. To skupia automatycznie, jest taki nawyk ze szkoły. Może akurat nie taki efekt chcemy uzyskać, żeby ktoś się zaczął stresować, ale to przyciąga naszą uwagę, gdy zadajemy pytanie publiczności. Nawet jeżeli nie czekamy na odpowiedź, tylko to jest pytanie retoryczne, zadajemy je, prawda, i sami na nie na przykład szukamy odpowiedzi później w tym wystąpieniu. Więc to są takie rzeczy, które powodują, że to wystąpienie jest ciekawsze, bo czasami słyszę taki zarzut, szczególnie mam wrażenie u osób, które są bardzo wysoko wyspecjalizowanymi osobami, czyli takimi specjalistami, prawda, przez wielkie S, że one czasami używają takiego stwierdzenia, no dobrze, ale ma być merytorycznie, czy ma być showmańsko? Czy ma być merytorycznie, czy ma być tam, prawda, w jakiś tam sposób taki urozmaicony? Ja uważam, że to nie musi być albo-albo, że może być i merytorycznie, i ciekawie, może być i merytorycznie, i fajnie. I o to chyba nam, na tym nam najbardziej zależy, żeby występując publicznie mówić i rzeczowo, i jednocześnie przyciągać uwagę odbiorcy, żeby on się po prostu zwyczajnie nie znudził. Jak będziemy mówili jednostajnym głosem, jakbyśmy czytali książkę, czy czytać książkę też przecież możemy różnie, no to po prostu nasza publika uśnie. Bo chyba też jest tak, że nasza uważność czy uwaga nie jest tak samo skupiona na tym samym poziomie na przykład przez godzinę, tylko my się nudzimy, jesteśmy w stanie dać komuś zainteresowanie przez pewien czas i mówca też powinien o tym wiedzieć i dlatego stosować te pauzy, zmieniać tembr głosu, czasami właśnie przejść się po scenie, zmienić gest, bo to, o czym ty powiedziałeś, ten specjalista przez duże S,
też jemu powinno zależeć na tym, żeby jego przekaz został przyjęty przez odbiorców w jak najszerszej skali. Dokładnie, to znaczy, wiesz, no, takie myślenie w stylu albo mnie wysłuchają, albo mnie nie wysłuchają, to jest aroganckie, moim zdaniem, arogancka postawa. Jeżeli nam zależy rzeczywiście, żeby ktoś nas wysłuchał, to teraz pytanie, jak przyciągniemy czyjąś uwagę, oczywiście spójnie z samym sobą, bo to nie o to chodzi, żebyśmy teraz grali. Jak nie jesteśmy osobą zabawną i nie potrafimy opowiadać dowcipów, to najgorsze, co możemy zrobić na czyimś ślubie, to opowiedzieć śmieszną historię, bo wtedy nikt się nie zaśmieje i wyjdzie klapa. Więc nie róbmy takich rzeczy, które są niespójne z nami. Natomiast rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że prócz tego, jaką wiedzę chcemy przekazać na tym wystąpieniu, albo jaką merytorykę chcemy, prawda, przekazać, albo nawet takie proste pytanie przed rozmową z szefem, jaką bym chciał, żeby jedną najważniejszą rzecz ten szef zapamiętał po tym spotkaniu ode mnie, prawda, jako pracowniku. Co ja mu chcę, co jest najważniejszą rzeczą, jakbym miał zapamiętać jedną rzecz z tej rozmowy, którą z nim przeprowadzę, to co to by miało być? Daje nam jakiś cel i fokus. A druga rzecz to jest to, jaki my efekt chcemy uzyskać. Czyli ja mogę jako menadżer wyjść naprzeciwko swoich ludzi i z jednej strony przekazać im informację o tym, że będzie następować zmiana w organizacji, ale ja mogę chcieć wywołać efekt rozluźnienia, efekt może strachu, może zaangażowania i skupienia. I w zależności od tego, jaki ja efekt chcę uzyskać, to takie będę środki stylistyczne i różne gesty używał. Taką, a nie inną historię, może dowcip, może jakieś odniesienie się do poprzednich doświadczeń, że przez coś przeszliśmy, więc i daliśmy radę, wtedy ludzie będą się czuli bardziej pewni. Powinienem też myśleć o tym, jakie emocje chcę wywołać w słuchaczu. I to też powoduje, że automatycznie inaczej dobieram różnego rodzaju narzędzia do tego wystąpienia. O tych emocjach na pewno wiedzą osoby, które pracują w działach handlowych, bo tak naprawdę oprócz tego, że merytorycznie muszą przedstawić jakiś produkt, usługę, to tak, jednocześnie, nie chcę użyć takiego określenia, ale ono mi się nasuwa, zagrać trochę na emocjach, bo my jednak jako ludzie odbieramy wszystko poprzez pryzmat emocji. Racjonalnie możemy stwierdzić, tak, ja potrzebuję, ta usługa jest mi potrzebna, tylko jeżeli mam 5 oferentów, i każdy z nich daje mi podobną usługę, za podobną cenę, na podobnych warunkach, to kogo wybiorę? No tak, no to mówisz o tym, że rzeczywiście my w ogóle zapamiętujemy emocje czasami, prawda? Głównie. To znaczy pamiętamy coś, co na przykład pamiętamy, nie pamiętamy, o czym rozmawialiśmy na spotkaniu, ale pamiętamy, że była ciężka atmosfera. Więc to jest jedna kwestia, więc ten efekt, który uzyskamy w rozmowie handlowej chociażby, jest niezwykle istotne, szczególnie jeżeli mamy na rynku produkty o bardzo podobnej jakości. Dlatego się mówi, że obsługa klienta ma tak ogromne znaczenie, bo możemy kupić samochód w jednej firmie i w drugiej i mamy dwie podobne marki. Jasne jest, że może nam się coś bardziej podobać lub nie, ale mniej więcej jakość dostajemy podobną na przykład. Ale to, co może wpłynąć na to, że kupimy dany samochód, to jest to, jak będziemy rozmawiali z tym sprzedawcą, czyli jakie on wzbudzi w nas zaufanie, jak nas wysłucha, w jakie emocje nas wprowadzi, do jakich emocji nas zaprosi. No i potem przez to też będziemy na przykład ten samochód wspominać z większą przyjemnością. Albo wrócimy w to miejsce, gdzie zostaliśmy dobrze obsłużeni, gdzie nas wysłuchano, gdzie nas zrozumiano, albo przynajmniej wyszliśmy z takim poczuciem, że nas zrozumiano. Dokładnie. Jedną z rzeczy, która nas bardzo mocno blokuje, to jest trema. Znowu emocje, bo trema to jest też rodzaj emocji. W nas. Tak, emocji w nas i to takich blokujących, hamujących. I ta trema się objawia na różne sposoby. Mamy iść do szefa i rozmawiać na trudny temat, odciągamy to. Tak, odkładamy na potem. Odkładamy na potem. Mamy wystąpić i zaprezentować raport roczny. I znowu, jest to nieuniknione, tego nie możemy odciągnąć, ale trema nas zjada i chcemy jak najszybciej to skończyć. Stoimy przed flipchartem i się prawie za niego chowamy. Tak, albo tyłem do publiczności. Albo tyłem do publiczności, ale właśnie też widziałam takie osoby, które no po prostu chciały się schować na końcu sceny, gdzieś tam. Gdzie jest Wally?
Co zrobić, Marcinie? Jakie masz swoje takie sposoby na tremę, albo co byś poradził, na te różne? Wiesz co, no, pierwszą rzeczą, którą należy sobie chyba zadać, jeżeli pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, to jest pytanie, co cię dokładnie stresuje? To znaczy, co tak naprawdę cię stresuje w tym wystąpieniu? Bo oczywiście to, co pewnie za chwilę też zrobię, to podam wam kilka takich przykładów, tak, na to, co możemy robić, żeby się nie stresować, ale ważne jest też zdiagnozowanie dokładnie problemu, ponieważ mogą nas stresować bardzo różne rzeczy. Może nas na przykład stresować wielkość sali. Czyli że to, że wychodzimy i po prostu ta sala jest tak duża, że słyszymy swój głos, echo i w ogóle i to jest stresujące, no wtedy strategią może być chociażby to, że przyjedziemy wcześniej do tej sali. Będziemy w niej. Ja pamiętam swój taki przykład, jak przygotowałem się do obrony doktoratu. Pamiętam, że w tej sali, w której miałem tę obronę mieć, miałem do niej dostęp, więc zanim ten moment nastąpił, ja tam kilkanaście czy kilkadziesiąt razy brałem sobie klucz, wchodziłem i robiłem to wystąpienie. W zasadzie po jakimś czasie, gdy to obrona nastąpiła, to ja się czułem, jakby ci ludzie przyszli do mnie, a nie ja do nich. Prawda? No bo jakby czułem się, że ja znam to miejsce. Więc to jest pytanie pierwsze, czy mamy dostęp do tego miejsca? Być może możemy wcześniej przyjechać, zobaczyć to miejsce i tak dalej. Druga rzecz, mogą nas stresować ludzie, którzy tam są na tej sali. Tak, na przykład to, że zadadzą nam trudne pytanie, na które nie będziemy znali odpowiedzi, albo że na przykład oni nie będą dobrze do nas nastawieni. I tutaj pierwsza rzecz to jest taka, że możemy też wcześniej przyjechać na to wystąpienie i na przykład pogadać z kilkoma osobami przed. Na przykład kogoś zaczepić, prawda, powiedzieć, hej, jak tam ci się dojechało dzisiaj na to szkolenie czy na to spotkanie, skąd jesteś. Zrobić taki small talk po to, żeby poczuć się, już poczuć jakiś taki kontakt z tymi ludźmi i potem, gdy na przykład jest to wystąpienie dla jakiejś publiczności, trochę nawet czasami na początku częściej spoglądać na te osoby, żeby czuć się bardziej takim oswojonym z tą sytuacją. Dużo też o tym rozmawialiśmy w ogóle podczas tych naszych Coaching Espresso, też o takiej sile naszych myśli, naszych przekonań. Bo w wystąpieniach publicznych bardzo często może działać coś, co się nazywa samospełniającą się przepowiednią. Czyli ja przyjeżdżam na to wystąpienie i nastawiam się, że na pewno się zbłaźnię. Na pewno nie dam rady. Na pewno będzie nie tak. I wtedy w zasadzie już nawet zanim jeszcze się na tej sali pojawię, wymyślam różne rzeczy, które mogą pójść nie tak. I jasne jest, że myślenie strategiczne i zastanowienie się nad tym, że ktoś mi może zadać pytanie, na które nie znam odpowiedzi, daje mi szansę przygotowania sobie tej odpowiedzi. Ale jeżeli ja zaczynam przesadzać, to dzieje się taki efekt, w którym ja wchodzę na tę salę, patrzę na tych ludzi i mówię sobie, ojej, ta osoba na mnie nie patrzy, więc pewnie jest znudzona. Tamta ziewnęła, to pewnie już chce się jej spać, zanudzam. Ta osoba wygląda, jakby coś było nie tak. I ja zaczynam się nakręcać, pojawiają się we mnie silne emocje, dlatego oparte na jakichś irracjonalnych przesłankach. No i co się dzieje? Jak się zaczyna pojawiać emocje, pojawia się kortyzol. Ja rzeczywiście zaczynam być mniej pewnym siebie. Być może gdzieś tam się potknę, być może mi ten głos zacznie drżeć. I ci ludzie rzeczywiście zaczną na mnie patrzeć i mówić, co on jest taki zestresowany. Pierwszy raz to robi, dlaczego mu tak ten głos się trzęsie. I ja wtedy powiem, a nie mówiłem, że będą się nastawieni. To jest samospełniająca się przepowiednia, więc też warto uważać na to, żeby się nie nakręcać i opierać też tą sytuację na faktach. Widzę, że ktoś rozmawia gdzieś z boku, warto jest przyjąć, ok, może jest tak, ale może też jest inaczej. Może on po prostu komentuje to, co ja przed chwilą powiedziałem i na przykład wręcz przeciwnie jest zainteresowany. Możemy też czasami konfrontować ten stres, możemy pytać, hej, widzę, że rozmawiacie, czy chcielibyście o coś zapytać? Tylko oczywiście uwaga, żeby to nie było w takiej formule szkolnej. Państwo rozmawiacie, prawda? Proszę tutaj o uwagę, bo to wtedy będzie źle odebrane. Ciekawość. Ciekawość zamiast tych negatywnych przekonań na własny temat. Wydaje mi się, że ważne jest przekonanie, czy w ogóle zaufanie, że publiczność tak naprawdę, skoro ona już przyszła na salę, to ona jest ciekawa tego, co my mamy do powiedzenia. To jest moim zdaniem taki klucz, który warto sobie uświadomić. Nawet jeżeli jest to w korporacji spotkanie biznesowe i niejako wszyscy zostali zmuszeni do tego, żeby stawić się i wysłuchać nas, to jednak przyjęcie takiego założenia, że okej, oni mają pozytywne do mnie nastawienie i ja to utrwalę patrząc z uśmiechem na wszystkich. Nawiążę kontakt wzrokowy. To jest taka też mówcy motywacyjni. Oni często stosują ten trik. Proszę zwróć uwagę na to, że wychodzą na scenę i na początku nic nie mówią. Przez pierwsze pół minuty skupiają uwagę, wodząc wzrokiem po publiczności, nawiązują z nimi kontakt. I to dużo daje potem.
Dlatego, że w ten sposób każdy siedzący oddzieli ma też takie wrażenie, okej, on spojrzał na mnie, ja jestem dla niego ważny. Mówi do mnie. No, kontakt wzrokowy jest bardzo istotny w wystąpieniach publicznych, bo on daje też taką informację właśnie, że zwracasz się do mnie. W takich wystąpieniach, które mamy przed mniejszą grupą, no to rzeczywiście możemy się spojrzeć nawet w czyjeś oczy i każdego obdarować tym spojrzeniem, prawda? To nie powinno być zbyt długie też, dlatego że zbyt długie spojrzenie w oczy ma często podtekst albo jakiś seksualny, albo agresywny i tak to czasami rozumiemy. Natomiast w naszej kulturze, to powinno być krótkie spojrzenie, prawda? Spojrzenie w oczy, spojrzenie na kolejną osobę, spojrzenie na kolejną. W taki sposób, prawda, losowy, każdego dobrze byłoby tym spojrzeniem obdarować, szczególnie pamiętając o tych osobach siedzących tak najbardziej na skraju, dlatego że one, często my o nich zapominamy skręcać głowę do tych osób. Natomiast przy dużej grupie, bo mówiliśmy o małych grupach, takich na przykład jak na zebraniu w firmie, przy dużej grupie, na przykład właśnie w dużej sali konferencyjnej, czasami dobrze jest podzielić sobie tę salę na jakieś takie strefy, tak? Czyli jeżeli to jest duża publiczność, nie wiem, na 3 strefy czy na 6 stref, gdzie możemy popatrzeć na te strefy i wtedy każdy uczestnik, który gdzieś z daleka siedzi, ma wrażenie, jakbyśmy na niego patrzyli, chociaż on rzeczywiście nie jest w stanie stwierdzić, czy patrzymy na niego, czy też nie. Jeżeli mamy też tremę, bo na przykład czasami jest też tak, że spojrzenie w oczy wywołuje w nas tremę, bo czujemy, że ten uczestnik nas przeszywa wzrokiem, to możemy próbować patrzeć na jego na przykład czoło, czy tutaj w okolice nosa. Wtedy unikamy tego spojrzenia w oczy, a często osoba nie wie i nie jest świadoma tego, że nie patrzymy bezpośrednio jej, prawda, w oczy, nie trzymamy tego kontaktu wzrokowego. To, co warto jeszcze robić, prócz trzymania kontaktu wzrokowego, bo kontakt wzrokowy rzeczywiście powoduje, że my bardziej uważamy, on skupia naszą uwagę, to żeby jeszcze bardziej skupić uwagę odbiorcy, to rzeczywiście powinniśmy dywersyfikować te nasze narzędzia, które wykorzystujemy w trakcie wystąpienia, nawet jeżeli to jest krótkie wystąpienie. I w ogóle śmieję się zawsze, że żadne spotkanie o kompetencjach miękkich nie może się obyć bez wspomnienia Steve'a Jobsa, więc Steve Jobs był takim świetnym przykładem tego, jak można fenomenalnie robić wystąpienia publiczne i to zachęcam odbiorców, żeby sobie poszukali na przykład jego prezentacji nowych produktów. Tam zauważymy coś takiego, że on występując publicznie co chwilę zmieniał formułę, czyli tam była i wizualizacja nowego produktu, za chwilę była jakaś ciekawa historia, za chwilę był jakiś przykład, tak? Za chwilę było przemieszczenie ciała, czyli zmiana miejsca. Chodzi o to, że tak jak powiedziałaś, my nie mamy takiej umiejętności skupiania długo uwagi w jednym miejscu, po prostu się nudzimy. Im jesteśmy starsi, tym troszkę większą mamy tą uważność, bo dzieci to w ogóle mają małą. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo obciążające dla naszego mózgu, jeżeli musimy ciągle patrzeć w jeden punkt i słuchać. Jednostajnego głosu, bez żadnych przecinków, tak. Pauz, bez... Podejrzewam, że wszyscy to przeżyliśmy w szkole albo na studiach. Mieliśmy kiedyś takiego wykładowcę. Tak, kiedyś, przynajmniej jednego, prawda, albo wykładowczynię, gdzie ktoś po prostu zanudzał, prawda, zanudzał. Był świetnym ekspertem, ale totalnie zanudzał. I wtedy po 5 minutach po prostu mieliśmy ochotę spać. Lepsze było już nawet przeczytanie tej książki do egzaminu, niż wysłuchanie tego wykładu, bo to po prostu było nudne. Więc zmiana, puszczenie zdjęcia, puszczenie fragmentu filmu, opowiedzenie historii, dowcipu, przykładu jest czymś, co cały czas utrzymuje naszą uwagę w cuglach i daje nam szansę trzymania się, prawda, czy bycia w kontakcie z prowadzącym i z tą treścią. To bodaj Stanisław Lem powiedział, że nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić jeszcze do ludzi. I to jest chyba bardzo ważne. Dokładnie. No i wiesz, pod tym się też kryje jeszcze jedna wskazówka. Pytanie, do kogo mówimy? Nie? Dlatego, że ci ludzie są różni. Więc też jest ciekawym to, że jeżeli ja idę do swojego szefa porozmawiać z nim o podwyżce, to dobrze byłoby, żebym ja się zastanowił, co najlepiej trafia do tego mojego szefa. Czy on jest osobą, która potrzebuje tabelki i wyliczenia dlaczego, czy to jest osoba, która potrzebuje przykładu. I podobnie mamy z publicznością. Jak wychodzimy na środek, mamy bardzo różnych ludzi, przed którymi występujemy. No trzeba tam uważać ze stereotypami, prawda, żeby się nie przejechać na tym, ale jeżeli na przykład ja występuję przed gronem profesorów, to być może powinienem ubrać inny strój, czy podawać inne przykłady, czy być może wtedy też na przykład
w polskiej kulturze powinien używać stwierdzenia per państwo, a być może inaczej się powinienem ubrać, kiedy mam wystąpienie przed grupą trenerów fitness, bo jeżeli tutaj ubiorę garnitur, to złapię zbyt duży dystans. Więc to jest też ważne w kontekście ubioru, w kontekście doboru słownictwa, w kontekście doboru treści, przykładów i tak dalej. Również do kogo ja będę mówił, bo to, jaką formułę wybiorę, pozwoli mi przenieść tę wiedzę na tych ludzi. I jeszcze na zakończenie treść. Treść jest ważna, żeby też nie zanudzić, żebyśmy wzięli pod uwagę naszego odbiorcę, że to, co dla mnie się może wydawać bardzo interesujące i dziesiąty przykład, który potwierdza moją tezę, bardzo chcę o nim powiedzieć, może niekoniecznie to jest dobry pomysł na wystąpienia. Jeżeli przygotowujemy wystąpienie publiczne, to bardzo ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę powiedzieć, ale też co muszę powiedzieć. To znaczy, co jest takim clue w ogóle tego wystąpienia, bo w zasadzie czasami jest też tak, mam wrażenie, że idzie się na jakieś wystąpienie i teoretycznie w opisie jest napisane, że powinno być o tym, a ja w ogóle o tym nie słyszę, nie? Że ktoś opowiada o czymś innym. Więc no to też chodzi o to, żeby słuchacz, który przychodzi, jeżeli jest na coś nastawiony, dostał to, o czym jest mowa od samego początku. Jeżeli przychodzimy na zebranie, które ma być wokół jakiegoś tematu, no to na Boga zróbmy spotkanie wokół tego tematu, bo często w biznesie rozmawia się o wielu innych rzeczach, a nie o tym, co powinniśmy. I to jest ta rzecz, więc ta treść musi być dostosowana. Druga rzecz to jest to, co nasz słuchacz chce usłyszeć, bo również też czasami jest tak, że ten słuchacz jest na coś nastawiony i z jednej strony my coś chcemy powiedzieć, ale z drugiej strony słuchacz też chce coś usłyszeć. To jest też bardzo ciekawe, bo czasami mówcy, szczególnie w tej mojej branży trenerskiej na przykład, albo jakiejś takiej branży, gdzie się robi webinaria, prawda, i tak dalej, tak jak teraz, to co robimy teraz, czy podcasty, to jest tak, że czasami ci mówcy mają takie przekonanie, mówią, o Boże, przecież ja nie będę opowiadał po raz czwarty tej samej historii, bo ci ludzie już to znają. No i to jest też ciekawe, prawda, bo z jednej strony jest tak, że my powtarzając się możemy nudzić słuchacza, a z drugiej strony to, co jest ciekawe, bardzo często ludzie chcą słuchać dokładnie tych samych historii wielokrotnie, im na tym zależy. To jest trochę tak jak po raz szósty czy siódmy oglądamy Forresta Gumpa i się śmiejemy w tych samych momentach, prawda? Dlatego, że lubimy ten film. I też to jest ciekawe, że czasami my lubimy słuchać tych samych historii, że ludziom też zależy na tym, że niekoniecznie musimy za każdym razem być nowi. Warto, żeby coś tam przekazać. I to też jest ciekawe, zbadajmy te potrzeby odbiorców, zadajmy sobie pytanie, albo nawet zadajmy im pytanie, na czym im najbardziej zależy, czego oni by chcieli usłyszeć, co do nich najbardziej trafia. Z takiej perspektywy oczekiwań, ale też osobowości, prawda? Czy są introwertykami, czy ekstrawertykami, czy lubią dowcip, czy nie lubią dowcipu i tak dalej, bo to nam pozwoli rzeczywiście przygotować dobre wystąpienie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie.